Dzień dobry. Chciałam Państwu życzyć dobrej środy i umówmy się tak, że dzisiaj nawzajem trzymamy za siebie kciuki, tak żeby udało nam się zrealizować wszystko, co sobie zaplanowaliśmy na ten dzień, a ja już teraz trzymam kciuki za nasz wspólny wieczór. Zapowiada się pięknie, ponieważ na pokładzie rozmawiam, o lubię wymarzeni rozmówcy. Profesor Dominika Dudek i profesor Bogdan de Barbaro. Wybitni psychiatrzy, których możecie poznać bliżej dzięki książce Sztuka Obsługi Życia. Książka, którą wspólnie z psychiatrami stworzył Piotr Żak. Polecam Państwu z całego serca pod tytuł tej książki o fobiach, nadziejach i całym tym chaosie. Każdy z nas na co dzień jakoś to życie lepiej lub gorzej obsługuje, ale myślę, że bezcenna jest świadomość, że można mieć. Obok siebie kogoś, kto podzieli się swoją mądrością, swoim doświadczeniem, ale także swoimi wątpliwościami. I tak jest w tej książce. Proszę się częstować. Myślę, że po dzisiejszym spotkaniu docenimy stan niepewności. Ja wiem, że on uwiera, że on potrafi być bardzo niewygodny i bolesny, ale jednocześnie niepewność motywuje nas do zadania sobie ważnych pytań i tak będzie dzisiaj. Terapeuci narracyjnie mówią o tym, że każdy z nas ma jakąś taką opowieść na swój własny temat. W wielu głowach, jak refren, pojawiają się takie bardzo krzywdzące zdania, jak nic nie potrafię, wszyscy mnie krzywdzą. I bardzo ważne w takiej sytuacji jest zakwestionowanie takich negatywnych przekonań na temat samego siebie, bo one osaczają, bo osłabiają, bo unieważniają człowieka. Dzisiaj na pewno chciałabym, żebyśmy sobie też porozmawiali o takim temacie, który jest motywacją dla wielu do tego, żeby zajrzeć do gabinetu terapeuty. Myślę o takiej zachwianej równowadze pomiędzy byciem razem a osobno. Porozmawiamy sobie dzisiaj o zachwianej równowadze pomiędzy miłością a wolnością. W sztuce obsługi życia przeczytacie między innymi. Jeżeli w związkach partnerskich czy małżeńskich ktoś bardzo potrzebuje bliskości, to będzie mylił miłość ze zniewalaniem. Wtedy ten zniewalany będzie uciekał, ale im bardziej będzie uciekał, tym bardziej będzie go gonić partnerka czy partner. Taki taniec jest zwykle nie do wytrzymania dla obu stron, bo jedna osoba ma za mało, a druga za dużo. Czy można znaleźć jakiś wspólny rytm w takim tańcu? O tym sobie dzisiaj też porozmawiamy. Wątek rodzicielski to też ważna część opowieści, którą znajdziecie w książce. Okazuje się, że czasem odpowiedzialność nie ma na przykład warunków do rozwoju, bo rodzice nie dali dziecku przestrzeni niezbędnej do tego procesu. Kolejny ważny temat to to, że czasami w imię miłości rodzice wpajają dziecku takie przekonanie, że świat z gruntu jest niebezpieczny. I z takim przekonaniem potem w dorosłym życiu naprawdę trudno się funkcjonuje. Cieszę się, że dzisiaj wieczorem też porozmawiamy sobie o głębokiej relacji, jaką można zbudować ze zwierzętami. Pani profesor Dominika Dudek, oprócz tego, że jest wybitnym psychiatrą, to jest również właścicielką dwóch psów. W zasadzie dwie suszki to są labradorka i dalmatynka, które dzisiaj Państwu przedstawimy. Nawet w zasadzie powinnam powiedzieć, że to nie my jesteśmy właścicielami, Psów, tylko to my należymy do tych psów, jesteśmy ludźmi naszych psów. Ja lubię takie określenie. Zobaczymy, czy pani profesor się dzisiaj ze mną zgodzi. Nie mam wątpliwości, że psy są fantastycznymi nauczycielami życia. Ja od swojej łatki uczę się na co dzień otwartości, stuprocentowego zaangażowania w to, co robię. No i bardzo bym chciała mieć w sobie taką beztroskę. Kiedy na nią patrzę, jak macha ogonem, to niejednokrotnie mam wrażenie, że to ogon macha psem. Więc dzisiaj o tym Czego się można nauczyć od zwierząt, też na pewno sobie porozmawiamy. I powiemy Państwu kilku zdań na, kilka zdań na temat tego, że warto ludziom dawać kredyt zaufania. Nawet jeżeli mielibyśmy się sparzyć, zdecydowanie bardziej się opłaca być naiwnym niż podejrzliwym. Ten wątek rozwiniemy wieczorem. Porozmawiamy na pewno o odwadze, którą daje miłość, jaką dostajemy od rodziców, i o tym, że czasami bardzo blisko, wręcz po sąsiedzku, mieszkają obok siebie lęk. I agresja. Ja przygotowując się do dzisiejszego spotkania, przypomniałam sobie też film, który widziałam już jakiś czas temu. Myślę o filmie Pawła Łozińskiego nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham. To jest taki film, w którym możecie zobaczyć profesora Bogdana Tebarbaro, który prowadzi terapię terapię rodzinną matki z córką. Panie mają bardzo skomplikowaną relację. To jest film, który jest bardzo przejmujący. Myślę, że wiele osób oglądających znajdzie jakieś fragmenty swojego doświadczenia. Nie mogę Państwu zdradzić, jak został zrealizowany, bo bym odebrała przyjemność odkrywania tej historii. Sugeruję tylko, żeby go po prostu zobaczyć. Poczujecie go bardzo mocno, myślę, że nawet w ciele. A można go zobaczyć na przykład na platformie VOD .pl, tam film jest dostępny. To jest coś dla tych, którzy być może nigdy nie przekroczyli gabinetu terapeuty i chcieliby mieć jakieś pojęcie na temat tego, jak wygląda taki proces szukania drogi do drugiego człowieka, a przede wszystkim jak wygląda ten proces szukania drogi do samego siebie, do spotkania z samym sobą? Przejmujące i wzruszające momenty, gwarantowane. I mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie, że nasza rozmowa pozwoli się Państwu otworzyć, a przede wszystkim da coś w rodzaju takiego oparcia, poczucia, że są ludzie, którzy dzielą się swoją mądrością, swoim doświadczeniem. Proszę się częstować. Sztuka obsługi życia ja nie mam wątpliwości, że energia dzisiejszego spotkania, spotkania i to, w jakim kierunku będziemy skręcać, zależy w dużej mierze od Was. Niech prowadzi Was ciekawość, można zadawać pytania na żywo. Zapraszam z całego serca. Dziś godzina 20.30 na pokładzie Rozmawiam, bo lubię profesor Dominika Dudek i profesor Bogdan de Barbaro. Do zobaczenia.